wprost tam, co widać, to mamy właśnie ten pas biologiczny. To jest pas typu D. On ma za zadanie rozdzielić duże kompleksy leśne, stworzyć taką naturalną zaporę. Widzisz, tu jest dużo brzóz, są wyorane takie fragmenty. No. Tu też będziesz widziała, a tu co to? Mhm. Jeden pas wyorany, tu jest drugi pas wyorany i to się ciągnie parę kilometrów do następnych, asfaltów. No, proszę. Posadzony dąb, dlatego jest ogrodzony, bo to jest bardzo duży przysmak dla zwierząt, dla jeleni głównie. Dąb i buk w tych małych gniazdach. I las będzie reszta wycięta dopiero wtedy, gdy te gniazda będą miały tak 1,5 metra do 2 metrów wysokości. I będzie reszta skład gatunkowy uzupełniony tym, czego brakuje. To jest wszystko dokładnie pomierzone, wyliczone i wtedy będziemy resztę sadzić lub poddawać odnowieniu naturalnym, czyli tu obszar gośni sosny. Dziękuję bardzo. Nie ma ich. No nie ma ich, to nie. Mówiliśmy o odwrotną stronę niż my? Nie, chyba ja nie wstydzę. A tutaj? Tutaj też został wycięty z rąb, posadzona sosna i też widać częściowo sama się obsiała. Pas brzus jest posadzony i zostawiony fragment pasa takiego wyoranego. Jest to taki pas zabezpieczający. A tu jest kolejny pas biologiczny po tej stronie. Były pasy trzy. Tak, cztery pasy wyorane plus pas do jazdy przez środek. To jest oznaczenie, to żółte, a ten będzie jeszcze dalej. Oznaczenie naszych dojazdów pożarowych, to o czym wam mówiłem, że są takie specjalne drogi w lesie pooznaczane, żeby potrafić szybko dotrzeć strażą pożarną do każdego miejsca w lesie, aby skreślić. Jest kolejny rząd, wycięty, już posadzony, widać brzozę, tam dalej jest posadzona sosna, też ją widać, a za nim jest młody, który był, widzisz, jeden niższy, drugi wyższy, trochę był wcześniej wycinany i tak, takie przebudowa tak wygląda cały czas. Czyli cały czas las jest na miejscu, nie tworzą się osiedla, nie tworzą się, nie wiem, parkingi, jakieś rzeczy niezwiązane z lasem. Miejsce wyciętego lasu z powrotem powstaje las. Widzisz, posadzone, już ta sosna zaczyna szybko rosnąć. Podobnie sytuacja ma miejsce tam w środku. Część wycięta, która już była przeznaczona, miała ten wiek odpowiedni do wycięcia. Posadzona od nowa i wszystko zaczyna ładnie rosnąć.